Piotrek, jesteśmy po meczu z Pucharu Polski z Olimpią. Powiedz mi, po meczu ze Śląskiem tak naprawdę przez ponad 90 dni nie straciliście bramki. Dzisiaj już tak naprawdę w pierwszej sytuacji rywale, gdy weszli na waszą połowę, strzelili wam bramkę. Co na to miało wpływ tak największy naprawdę? Ciężko mi tak teraz powiedzieć, jeszcze tej sytuacji nie widziałem na wideo. No na pewno gdzieś, ale pewnie gdzieś organizacja gry w tej sytuacji pewnie zawiodła. No ale trudno, no, w piłce nożnej traci się bramki. Mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby odrobić i niestety nam się to nie udało. Przez tak naprawdę większość czasu prowadziliście grę, natomiast widać było, że zawodnicy z Olimpii dość mocno tymi kontrami dają się małe znaki. Tak, często byliśmy powiedzmy na połowie przeciwnika, ale tak jak zauważyłeś, byli groźni też w wyprowadzaniu kontr. Im dłużej trwał mecz, to wiadomo, musieliśmy bardziej przycisnąć, więcej sił zaangażować do ofensywy i te wypady też się zdarzały być może coraz częściej, ale już nie straciliśmy więcej bramek, ale na pewno gdzieś musimy poprawić grę w ataku pozycyjnym, jak tak rywal się głęboko cofnie na swoją połowę. Pierwsze twoje 90 minut w tym sezonie w meczu o stawkę. Czy czujesz się już tak naprawdę gotowy do sezonu? Czuję się gotowy do sezonu, wiadomo. Jestem też takim typem zawodnika, który gdzieś tam formę łapie, grając mecze i łapiąc rytm meczowy, więc na pewno to nie jest jeszcze forma optymalna, ale na pewno taka będzie. Już w sobotę czeka Was dość ciężki wjazd do Elbląga. Drużyna pokazała, że tak naprawdę no, będzie to przede wszystkim ciężki mecz dla Was. Czy jest coś, co możecie już teraz poprawić przed tym meczem, żeby osiągnąć korzystny rezultat w tym meczu? Na pewno zawsze coś można poprawić, tak? No, jakbyśmy nic nie mieli do poprawienia, no to byśmy, nie wiem, w Lidze Mistrzów grali. Jesteśmy w drugiej lidze polskiej. Mamy trochę rzeczy do poprawy, no ale jesteśmy dobrej myśli przed kolejnymi spotkaniami. Kończycie przygodę z Pucharem Polski na 1:32. Z jednej strony można powiedzieć, że jest to troszkę mały plus, ponieważ możecie skupić się teraz tylko i wyłącznie na lidze. No nie możemy się tak tłumaczyć, bo mieliśmy apetyty na to, żeby awansować, zmierzyć się później być może z drużyną ekstraklasową, pokazać się w tych meczach gdzieś tam z dobrej strony. Wielu młodych chłopaków miałoby się gdzieś szansę pokazać szerszej publiczności. Ale no cóż, życie zweryfikowało te plany. Nie mamy wyjścia, musimy się skupić tylko i wyłącznie na lidze. Dziękuję bardzo. Z mojej strony to tyle. Powodzenia w Elblągu. Dziękuję.